Ponad 500 mln zł będzie kosztowała najnowsza inwestycja grupy Orlen w rafinerii w Gdańsku. Tym samym wzmocni się bezpieczeństwo i pewność dostaw produktów. Na Nabrzeżu powstanie terminal do obsługi jednostek morskich, który już od 2025 roku umożliwi przeładunek ponad 1 000 000 ton produktów, w tym olejów bazowych, paliw żeglugowych czy biododatków do paliw. Taki koncern jak Orlen musi podejmować szybko decyzje, szybkie działania i szybkie inwestycje. My nie mamy czasu na inwestowanie, proszę Państwa, i analizę następnych 5-10 lat. Odważnie musimy do tych procesów podchodzić i dziś, wielki dzień, proszę Państwa, dziś właśnie zaczynamy budowę terminala na Martwej Wiśle. To, co podkreślam, było oczekiwane 16 lat. Ale proszę Państwa, to nie koniec inwestycji. Tu właśnie w Gdańsku dotrzymujemy słowa. Proces przejęcia Lotosu nie był tylko i wyłącznie podyktowany chęcią, ale był podyktowany rozwojem. To są pierwsze inwestycje za 2 miliardy. Posiadamy również grunty niedawno nabyte, 50 hektarów gruntów. I myślimy i analizujemy budowę kompleksu petrochemicznego. Kompleksu petrochemicznego, który będzie kosztował miliardy dolarów. Inwestycja we własną infrastrukturę zwiększa niezależność od partnerów zewnętrznych, a tym samym generuje znaczące oszczędności w obszarze logistyki. Terminal odciąży też funkcjonującą na terenie zakładu bocznicę kolejową. Przed nami kolejne wyzwania inżynierskie. Projekt o wysokim stopniu skomplikowania, bardzo zaawansowany technologicznie, mówi Małgorzata Winiarek-Gajewska, prezes zarządu grupy NDI. Już widać, że budowa została rozpoczęta. Podpisaliśmy kontrakt parę dni przed końcem roku i dzisiaj jesteśmy już praktycznie na placu budowy. Zgromadziliśmy też materiały potrzebne do tego, żeby rozpocząć ten pierwszy etap, który będzie się wiązał przede wszystkim z robotami hydrotechnicznymi. I te roboty już są praktycznie uruchomione. Dodajmy, równolegle w Gdańsku powstaje związana z terminalem nowoczesna instalacja HBO, czyli tak zwany hydrokrackingowy blok olejowy. Wartość tego projektu to prawie 1,5 mld zł.